Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niestety rozpadało się na stadionie. Będziemy mieli tutaj raczej mecz piłki wodnej. Spodziewam się wielu długich zagrań. Dzisiaj gra Bayern Monachium przeciwko Darmstadt. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają dobrze dośrodkowywać do egzekutora na pozycji klasycznej dziewiątki. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia biegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Pierwszy mecz na Allianz Arenie został rozegrany między Bayernem a lokalnym rywalem TSV Monachium. Ten pierwszy nieoficjalny mecz 3-2 wygrało TSV. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Heller. Dobra pozycja do oddania strzału. Vidal. Miller. Lewandowski. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Blisko już do bramki. Powoli, z rozmysłem, ale... Ribery! Świetnie interweniuje. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Thiago. Może dośrodkować. No, dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. Holland. Heller. Niestety stracił piłkę. Blisko pole karne. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Filip Lam teraz. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Próbował, ale stracił piłkę. No, może być groźnie. Teraz szansa na prowadzenie. Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Pięknie zgrywa głową do partnera. Wspaniale przechwycił. Doskonale zagrał. Ma rację arbiter. Był spalony, minimalny. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie gładko wygra Bayern Monachium. Robi się niebezpiecznie. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. No i mamy stratę piłki. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Już blisko pola karnego. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Vidal. Miller. No nie, nie udało się. Ryzykownie, ale udanie.
Miller. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Może być groźnie. Szansa! Strzał, ale prosto w rywala. No i mają rzut rożny. Mark Heller! Świetnie blokuje ten groźny strzał. Miller. Przy piłce Xabi Alonso. No, z tego miejsca można strzelać. Heller. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Holland. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. To może dać wprowadzenie. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. Blisko pole karne, może strzelać. No, kto przejmie tę piłkę? No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Piłka natychmiast trafia na murawę. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Wspaniała atmosfera. Przed nami druga połowa spotkania na Allianz Arena. Sędzia właśnie rozpoczyna grę. Blisko już do bramki. Znakomita wymiana. Czysto odebrał tę piłkę. Atak nie powiódł się. Po niecelnym podaniu piłka znalazła się za linią boczną i rywale za chwilę wznowią grę. Thiago. Alaba. Ma do kogo zagrać. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Bayern Monachium ma wrzut z autu na wysokości pola karnego. Thiago. Prawie, ale nie opanował piłki. Strata, co zrobi przeciwnik? Dobra pozycja do oddania strzału. Robert Lewandowski! No przejął, ale nie opanował piłki. Lewandowski. No, już blisko pole karne. Lewandowski. Dobra okazja. Jest! To trafienie daje im jednobramkową przewagę. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja, Darku. Z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Robi się niebezpiecznie. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Robert Lewandowski. No, może być groźnie. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Miller! Fantastyczna obrona, zatrzymany atomowy strzał. Zobaczmy, będzie rożny dla Bayernu.
Dobre, dalekie wybicie. Blisko pole karne. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Thiago. Szyplok. No i mamy czarno na białym, kto ile był przy piłce. Porówno oba zespoły, to jest naprawdę mecz walki. Alaba. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Thiago! Piękna interwencja. Piętnaście minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Oliveri. Już blisko pola karnego. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Jest przejęcie i mają szansę. Thiago. Alaba. No, z tego miejsca można strzelać. No, prawie, ale nie opanował piłki. Nie próbował przejmować piłki i rozgrywać, tylko zdecydowanie oddalił zagrożenie. Marny występ tego zawodnika, nie błysnął dziś. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Blisko pole karne, może strzelać. Przechwyt, ale nie opanował. Gra zatrzymana, piłkarz Bayernu Monachium faulował przeciwnika. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Do końca meczu pozostało 8 minut. To zwycięży. Już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Gwizdek sędziego, był faul. No i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Tak, faul był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szansa! No, wyręczył teraz bramkarza. No i lam. Oliveri. Wspaniale przechwycił. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Ma miejsce, by dośrodkować. No to dzisiaj jego dzień znowu jest ostoją. Jest szansa na korzystny wynik, ale jeden warunek. Muszą wykorzystać ten rzut rożny. Czasu do końca niewiele. Główkuje. Jak on to zrobił? Kapitalnie obronił. Bayern Monachium zwycięzcą w dzisiejszym meczu. Zazwyczaj wszyscy skupiają uwagę na napastnikach, ale ja dzisiaj muszę pochwalić obrońców. To prawda, defensorzy spisali się na medal, ale drużyna gra jako całość i sądzę, że pomocnicy także mieli swój udział w wygraniu.